I to są właśnie wszystkie te księgozbiory, jakby gromadzone przez te instytucje, no mające niezwykle ciekawą historię. Paweł Amulewicz, w naszym studiu dr Anna Bójko z Instytutu Północnego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, kolejne nasze przyjemne spotkanie, ale i projekt bardzo przyjemny, jeżeli takiego przyziemnego z kolei określenia mogę użyć. Księgozbiory przedwojenne jako źródło do historii Warmii i Mazur. To powiedzmy trochę o tym, bo gromadzicie te księgozbiory tytularne. I to są między innymi zbiory z utworzonej, tu mam notatki, w 1950 roku Wyższej Szkoły Rolniczej, pochodzące z Łodzi, z Cieszyna. Jaka jest historia tych dokumentów, książek? To są księgozbiory historyczne, są to książki. No dzisiaj powiem o księgozbiorach, które znajdują się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bo jest to bardzo ciekawe, jeżeli mówimy o tych księgozbiorach, czyli książkach, czasopismach wydanych do roku 1939. Są to bardzo ciekawe właśnie pod względem proweniencyjnym księgozbiory, dlatego że one należały na przestrzeni lat od roku 1950 do dzisiaj. To jest tak naprawdę czterech albo pięciu właścicieli takich olsztyńskich, bo to jest Wyższa Szkoła Rolnicza, która powstała w roku 1950, potem Akademia Rolniczo-Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który został utworzony w roku 1999. I to są właśnie wszystkie te księgozbiory jakby gromadzone przez te instytucje, no mające niezwykle ciekawą historię. Żeby zachować tę chronologię, to no bardzo tutaj myślę, że ważnym, dlatego że pierwszym takim księgozbiorem czy kolekcją taką historyczną była szkoła, która był księgozbiór, który stanowił takie zaplecze naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej. W roku 1950 powstała w Olsztynie właśnie pierwsza szkoła wyższa. No, też zgodna jakby z profilem i z charakterem tego regionu. Postanowiono kształcić kadry właśnie dla rolnictwa, no ale trzeba było też jakieś zaplecze stworzyć. Władze zdecydowały, że zostaną zlikwidowane dwie szkoły. Pierwsza działająca w Cieszynie to była Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. Druga Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Postanowiono decyzją, że te szkoły zostaną przeniesione, no stąd mamy Cieszyniaków, mamy Plac Cieszyński na Kortowie, Plac Łódzki, właśnie to jest związane z tą historią. I z całym tym zapleczem, przewieziono również księgozbiory tutaj. I te księgozbiory znajdują się obecnie właśnie w bibliotece naszego uniwersytetu. Podamy takie przykłady właśnie perełek, białych kruków, o ile to nie jest przesadne określenie, ale co w tych dokumentach, w tych książkach się znajduje? No nie jest to przesadne określenie, myślę, że zwłaszcza dla badaczy, dlatego że powstała monografia na temat tych dwóch historycznych księgozbiorów i mam nadzieję powstanie również kolejna. Przeglądając te księgozbiory można trafić naprawdę na niezwykle ciekawe rzeczy. Między innymi no udało nam się odtworzyć życiorys po prostu. Przeglądając, bo ja akurat miałam taką okazję jakiś czas temu już przeglądać księgozbiór pochodzący z Łodzi i w tym księgozbiorze zaczęło się pojawiać jedno nazwisko, ale nazwisko właśnie poprzez zapis odręczny, to było nazwisko Jana Włodka, poprzez exlibrisy, to był exlibris Jana Włodka, to był również exlibris małżeński, bo Jan Włodek miał żonę. To był taki krakowski profesor, który zmarł w roku 1940, został aresztowany w roku 1939 w ramach akcji Sonderaktion Krakau przez Niemców, osadzony w więzieniu najpierw we Wrocławiu, potem wywieziony do obozu w Sachsenhausen. Zmarł w roku 1940, on wrócił z tego oczywiście obozu dzięki staraniom władz polskich, ale jego żona Zofia została sama z dwójką dzieci, więc sprzedała te księgozbiory tej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. No i tak jak już powiedziałam wcześniej, ta szkoła została zlikwidowana i przeniesiona właśnie do Olsztyna. I stąd ten bardzo ciekawy taki proweniencyjnie zbiór znajduje się właśnie w Olsztynie.
Powiedzieliśmy Pani Aniu o tej wartości merytorycznej, naukowej, ale jeżeli spojrzymy sobie tak czysto matematycznie, jak dużo tego po prostu jest, jak liczne są to zbiory? No ja mogę w tej chwili, no właśnie, to nam, tą odpowiedź będę mogła Panu podać, gdy już skończymy projekt, bo my właśnie w tym projekcie badamy tę proweniencję, rejestrujemy, szacujemy. Jeżeli chodzi o te księgozbiory przedwojenne, uniwersyteckie, bo jakby no nie jestem w stanie podać teraz liczby we wszystkich instytucjach, tak, ile tych książek i czasopism przedwojennych jest. Wydaje mi się, z tego co tak dobrze kojarzę, w Bibliotece Uniwersyteckiej jest to około, ponad 30 tysięcy książek i czasopism. No i właśnie jest to ten niezwykle ciekawy materiał do badań i podstawa też do tworzenia naszej elektronicznej bazy proweniencji. Odsyłamy, drodzy Państwo, projekt niezwykle ciekawy, odsyłamy na stronę Instytutu Północnego, odsyłamy do mediów społecznościowych, no i zachęcamy do tego, żeby z projektem się zapoznać. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem była dr Anna Bójko z Instytutu Północnego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Piękne dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv